Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie i postaram się te 100 slajdów szybko pokazać. Proszę przeczytać ten fragment sprzed dwóch lat, no niecałe. To jest wypowiedź związana z aktywnością autora, czyli z rekonstrukcjami, odtwarzaniem. To jest ciąg dalszy. Autorem jest Krzysztof Czysz. Proszę Państwa, malutki wyimek z konwencji Rady Europy, podającej dwie definicje. Polska nie przystąpiła do tej konwencji, mimo że ona jest dostępna od roku 2005. Przystąpiło w ogóle mniej więcej połowa państw członkowskich Rady Europy. Nie przystąpiły wielkie kraje członkowskie Rady Europy. Nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale praktyka stosowania tych pojęć daje się zauważyć. One po prostu funkcjonują w rzeczywistości heritologicznej, czyli takiej, która ma związek z istniejącymi obiektami. Muszę przypomnieć dla porządku ubiegłoroczną konwencję warszawską, która już jest dedykowana sprawom rekonstrukcji, przy czym ogranicza się rekonstrukcję do obiektów, które przestały istnieć dzięki działaniom wojennym. No tak. Spójrzmy na takie przykłady rekonstrukcji po zniszczeniach wojennych dwudziestowiecznych. Jest już kilkanaście lat, a nawet trochę więcej od tego czasu. Są już refleksje, czy to dobrze, czy niedobrze, że zostało odbudowane. Coś, co nagle zostało zniszczone. A refleksje nie dają na odpowiedzi jednoznacznie. Komentarz do tego mostu przed chwilką. Kolejny przykład też w krajach bałkańskich. I zdjęcie jeszcze sprzed odbudowy, takie nakłaniające być może do odbudowy. Odbudowa się dokonała, rusztowanie zdjęte i to cieszy. Idziemy bliżej do naszej granicy. Jesteśmy w Berlinie. No, nikt nie pamięta tego zamku. No, pamiętają, ludzie lecili. Tak to wyglądało w 1945 i stało wiele lat. Podjęto decyzję o zburzeniu do cna i to przykład głosu za zburzeniem, 1950 rok, a to przykład głosu przeciw zburzeniu. Jednak dziarska młodzież ruszyła do czynu niszczącego i powstał inny obiekt. Turyści, moi rówieśnicy, może trochę młodsi zaledwie, pamiętają, bo to się tam podjeżdżało i zwiedzało okolice. No ale 2008 kres rozbieramy.
No i wizualizacja, co powstanie. Powstało coś nowego, ale my przechodzimy na nasze podwórko do Warszawy. Czy powstanie? Nie wiem, ale ten pan Czyż, od którego zacząłem, jest za, bardzo za. U góry, jak to by mogło wyglądać, łącznie z Pałacem Brühla z tyłu? Czy powstanie? Czy będzie to zabytek? I Polska. Pan dyrektor wspomniał o początku II wojny światowej, to ja pozwolę sobie dorzucić kamyczek. Druga wojna światowa rozpoczęła się w Tczewie. Działania, które były związane z akcją Die Gäste kommen die Brücke, rozpoczęły się przed bombardowaniem Westerplatte, a były zaplanowane i objęte tajnym rozkazem Hitlera o wiele wcześniej. Polegało to na przepuszczeniu przez te mosty w nocy z 31 sierpnia na 1 września wojsk niemieckich na teren Polski. Polski kontrwywiad, Wydział II, wiedział, przygotował wysadzenie mostu w czerwcu 1939 roku. Niemiecki kontrwywiad wiedział o polskich przygotowaniach i postanowił go przejąć podstępem. Podstęp się nie powiódł. Nie wiemy dlaczego. Mianowicie zarówno drużnik w stacji między Malborkiem a Tczewem przestawiający zwrotnicę spowodował, że pociąg już jadący z wojskiem na niej stanął. W odwecie on i wszyscy inni Polacy na placówce w Szymankowie, 23 osoby, zostało o świcie zastrzelone. Już w międzyczasie rozpoczęła się akcja w Gdańsku. Ale co robią saperzy? Saperzy oczywiście mają inne sprawy do wykonania. Niemcy zbombardowali również zapalniki, które miały most wysadzić. Naprawiają szybko zapalniki, wysadzają, most wylatuje w powietrze, a wojsko niemieckie pozostaje na terenie Wolnego Miasta, z drugiej strony Wisły. Nie wjeżdża na teren Polski podstępem. Czemu to nie jest popularne, nie wiem. Teraz, proszę Państwa, świeży obrazek. Tak to w tej chwili wygląda. Most pierwszy, drugi to jest kolejowy, działa wszystko dobrze. Pierwszy ma rozebrany przyczółek, przygotowany do demontażu. Duży element, 131 metrów ESTB. I co to jest? To jest coś, co przybyło po wojnie w ramach pomocy UNRY i przechodziło z jednego mostu na drugi. Do dzisiaj dotrwało na moście drogowym. Było najpierw na moście kolejowym. Mam doniesienie z pracownika Urzędu Miasta w Tczewie, że żaden element tego mostu nie zostanie zachowany. Szkoda, no nie ma miejsca, po prostu w Tczewie nie ma miejsca. Być może to jest ostatni w świecie element tego systemu. Tak to wygląda. Przygotowanie do operacji zdjęcia przęsła. Przęsło popłynie sobie Wisłą. To jest przęsło skręcane. Zabawa dla chłopców. Tu można wszystko rozmontować. No i teraz sprawa społeczna.
Tak ten most wyglądał, kiedy został wzniesiony u góry, tak wyglądał jeszcze w ubiegłym roku. Tak będzie wyglądał po rekonstrukcji. Zostanie na trwałe usunięty z krajobrazu polskiego ślad początku II wojny światowej. I przechodzimy do innego kraju. Dość daleko, widnieje coś tam. Jedziemy do miasta Nara, w prefekturze Nara. Znowu nam to widnieje z ponad kiełkujących siewów ryżu. Proszę Państwa, to istniało w latach 710-740, przy czym są to, nie ma, tu tysiąca nie ma, 710-740. Potem zostało rozebrane, zmieniło miejsce, nic nie wiadomo jak to wyglądało, jest tylko zapis w księgach. Ale było pragnienie odbudowy, żebyśmy mogli świętować 1300 lat Nary. Trzeba coś z tego 1300 lat do tyłu odbudować. Właśnie padło na to. Obiekt odbudowano w 2010 w strefie ochrony UNESCO. Oczywiście studia są wykonane. Wizerunku tego obiektu nie ma. Ale dzisiaj już istnieje prawie 10 lat w krajobrazie, więc jest wystarczająco atrakcyjny. Tron, sala tronowa. No ale jak wyglądał 1300 lat temu, no nikt nie wie. No więc proszę Państwa, robimy studia. Najbliżej nam istniejący tron i odbudowywujemy tron. Idziemy, zwiedzamy. Widzieliśmy tron sprzed 1300 lat. No chyba nie, no ale tak się wiesz. Ten cały ścisły zespół dworski posiadał wielką monumentalną bramę. No stoi oczywiście, też została odbudowana. Temu towarzyszą małe obiekty, na przykład ekspozycja wyników badań archeologicznych, na przykład centrum pałacowe, gdzie widzimy znaleziska architektoniczne i kolejny budynek Centrum Rekonstrukcji, czy informacji o projekcie. To bardzo ciekawe, bo widzimy fragment konstrukcji więźby dachowej, widzimy zabawkę jakby, demontujemy ją po kolei, odejmujemy elementy i rozumiemy, na czym polegała cała idea zbudowania. Idea jest importem z Chin. Jest to właściwie historia Chin w tej chwili, ale oglądamy w Japonii. Siedzimy również na współczesnej ławce, która jest taka archaizowana. A to nie wszystko, bo ten cały teren ma jeszcze część rekreacyjną. No oczywiście zbudowano już. No już mamy statek, którym chińscy posłowie pływali do... japońscy posłowie pływali do Chin. W okolicach 7-8 wieku naszej przed naszą, tak? Naszą. Nie, przed naszą. Nie nasze, co ja mówię, nasze. Proszę Państwa, zmieniamy znowuż lokalizację. Tutaj już widzimy, że jest takie dziwne sklepienie. No oczywiście jest to sala jadalna wielkiej świątyni, otwarta przed 2 laty w Narze. Całkowicie nowa realizacja. Mamy nowy obiekt zabytkowy na terenie chronionym przez UNESCO wpisem na listę światowego dziedzictwa. Pozostajemy w Japonii, zmieniamy miasto. Idziemy najpierw do zamku w tym mieście, zamku Aoba. To, co widzimy, to tylko ta skarpa na prawo jest autentyczna, bo to drugie to jest cała rekonstrukcja. Idziemy na teren zamku, z plateau oglądamy miasto. Bardzo ciekawy widok również w nocy. A to jest zamek.
Zamek, proszę Państwa, przestał istnieć około 1870. Była wojna, dużo o niej nie mówimy. Z jednej strony rewolucja Meiji czy rekonstrukcja, a z drugiej strony wojna samurajów, którzy nie chcą się po kilkuset latach dać odciąć od sprawowania władzy. Zamek zostaje rozebrany, pozostają ruiny. Te ruiny zostają doszczętnie zniszczone w czasie II wojny światowej. Dziś mamy tyle. Oczywiście są tutaj zachowane wizerunki zamku, bo zamek powstał w roku 1600-1604, bardzo szybko, bardzo nietypowy. Mamy wizualizację, ten zamek, środkowy budynek. Mamy wizualizację całego wielkiego założenia z podzamczem pierwszym, drugim i z drugiej strony rzeki, głęboka rzeka. Mamy badania archeologiczne, wszystko właściwie jest gotowe do rekonstrukcji. Czemu nie ma rekonstrukcji? Albo na terenie są spory własnościowe. Ród, który wzniósł ten zamek w 1604, nadal istnieje, są właściciele, kontynuacja własności. No, nie ma odbudowy. Zmieniamy miejscowość na Tagadzio, w tej samej prefekturze, pola, które są urządzone. Czytamy, co na nich było. Ważny obiekt. Jest to ta sama domena datę. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, mamy numer 27. Tam też takie numerki były. Jedyny obiekt, który rzeczywiście o tym, co tu było, mówi, to jest ten kamień. Kamień jest wystawiony, obudowany i jest odwiedzany bardzo licznie. Bardzo licznie. Te kamienie są niby znaleziskiem archeologicznym, ale nie wiem, czy tak na 100%, czy one tak po prostu sobie tam stoją. W każdym razie dają wyobrażenie, ale mamy rekonstrukcję. Tak to wyglądało, tak to się rozwijało, czyli stratygrafia jest już gotowa. Właściwie model jest gotowy, właściwie zacząć budować i być może to zostanie zrealizowane, zostanie przywrócony kolejny zabytek. Czemu to się wszystko dzieje? Otóż proszę Państwa, wprowadzono przed 4 laty pojęcie Japan Heritage. Nie dziedzictwo Japonii, ale to jest kategoria zabytku. Ta kategoria zabytku powstała dzięki intencji agencji, która jest elementem ministerstwa, która wymyśliła 100 opowieści na olimpiadę w Tokio na przyszły rok. 100 opowieści. Mamy w tej chwili prawie 70, więc jeszcze 30 czekamy. To jest logo Japan Heritage. Zarówno zamek w Sendai, jak zamek w Tagadzio są elementami opowieści Japan Heritage. Na jakiej podstawie to się tworzy? Tu zapisano bardzo lapidarnie 3 zasady. Ta opowieść, ja nazywam ją narracją, tak trochę dziwacznie brzmiało. I to jest właściwie prawie konkluzja. Dziedzictwo Japonii usuwa te negatywne skojarzenia z odbudową, rekonstrukcją, jako działania niekonserwatorskie. Dlatego, że tak rozmiękcza nas i podprowadza pod pożądanie czegoś takiego, żebyśmy tego zabytku mieli więcej, żeby to było bardziej całościowe, żebyśmy się czuli jak za dawnych czasów, no nawet bardzo dawnych. To na biało to jest slogan całego przedsięwzięcia. Podróż do najgłębszego sedna Japonii. Oczywiście elementy w Japan Heritage są różne. Wszystkie. Nieruchome, małe, duże, ruchome, małe, duże, zespoły, krajobrazy, miejsca o szczególnym pięknie, elementy dziedzictwa niematerialnego, lokalne festiwale. To wszystko jest element jednej opowieści. Dlatego też
właściwie po tym wszystkim proponuje panu dyrektorowi również stworzenie w polskim systemie tej kategorii dziedzictwo RP. Według bardzo podobnego wzorca. Będzie to ukłon w kierunku deweloperskiej rewitalizacji, ale oczywiście kontrolowanej przez konserwatorów, co skądinąd będzie miało związek z opowieściami historycznymi i z polityką historyczną. No musiałem to powiedzieć na koniec. Proszę Państwa, my tu sobie w Krakowie gadu-gadu, a tam Sakura.